Czego uczy mnie Biblia w pierwszej księdze królewskiej, 21 rozdział, 3 werset? Odpowiedział Nabot: Pan Bóg nie pozwala mi, abym tobie miał dać dziedzictwo ojców moich. Pierwsza księga królewska, 21:3. Wycena spadku. Nabot żył w złych czasach w Izraelu. Król Achab zaprzedał się, by czynić zło w oczach Pana, a jego żona Izabel była jeszcze gorsza, nakłaniając go do złego. Nastąpiło krótkotrwałe ożywienie, gdy prorok Eliasz pokonał 850 fałszywych proroków na górze Karmel i cały lud krzyknął: Pan, On jest Bogiem. Słowo Boże nie daje żadnych dowodów na to, że to wspaniałe wyznanie tak naprawdę dotknęło życia ludzi. Krocząc za przykładem ich nieszczęsnego króla i jego żony, szybko popadli z powrotem w samolubstwo i niemoralność. Nabot cenił swoje dziedzictwo. I to w takich dniach. Co za cenna i pokrzepiająca myśl w środku ruiny. On był tym, który cenił to, co było dane od Boga i nie zmienił swego nastawienia nawet na żądanie króla. Taka wierność kosztowała Nabota jego reputację, a nawet jego życie. Ostatni rozdział o tym bogobojnym człowieku nie kończy się jednak na jego okrutnym i niesprawiedliwym ukamienowaniu. Czy nie znajdziemy go wśród tych bohaterów wiary, którzy przeszli próby, szyderstw i zostali ukamienowani, jak to czytamy w liście do Hebrajczyków, rozdział 11, od 36 do 37 wersetu? I czy nie zostanie on jeszcze zaliczony do tych, o których Pan Zastępów mówi: będą mi skarbem osobliwym, jak to czytamy w Malachiasza, 3 rozdział, 17 werset. Jako chrześcijanie mamy dziedzictwo o znacznie większej wartości. Bóg spłodził nas ponownie do dziedzictwa nieznikomego i nieskalanego i niezwiędłego, jakie zachowane jest w niebie, bo tak mówi nam pierwszy list Piotra, 1 rozdział, 4 werset. Czy cenimy to dziedzictwo na tyle, by żyć z myślą o nim, a w razie potrzeby umrzeć zamiast się go wyrzec? Wokół nas jest wielu Achabów, którzy zaoferowaliby nam lepszą winnicę lub jej wartość pieniądzu w zamian za nasze dziedzictwo. Obyśmy odpowiedzieli im słowami Nabota: Pan Bóg nie pozwala mi. Grant W. Staedtl.